Adam, witam wszystkich na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Inwestycji. Informacja o Rady Komisji Rady Gminy w sprawie jest uchwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępnione na stronie. Proponowany porządek posiedzenia. Punkt pierwszy. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy. Podpunkt 1. Zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok. Podpunkt 2. W sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Strawczyn na lata 2021-2031. Podpunkt 3. W sprawie zmiany uchwały nr 16/139/2019 Rady Gminy Strawczyny z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa świętokrzyskiego. Podpunkt 4. W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strawczyn w roku szkolnym 2021-2022. Podpunkt 5. W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. Podpunkt 6. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w drodze przetargowej. Podpunkt 7. W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie. Podpunkt 8. W sprawie zmiany uchwały nr 30/262/2021 Rady Gminy Strawczynie z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie połączenia samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie. Podpunkt 9. W sprawie zmiany uchwały nr 47/366/2018 Rady Gminy Strawczynie z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Strawczyn. Punkt 2. Sprawy różne. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku posiedzenia? 7 za. Teraz będzie 1-4. A więc w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strawczyn w roku szkolnym 2021-2022. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jak kolejny już raz z kolei przygotowuję uchwałę Rady Gminy w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strawczyn na kolejny rok szkolny, teraz to będzie 2021-2022, zobowiązuje nas do tego ustawa prawo oświatowe. Proszę Państwa, żeby zwracać koszty dowozu rodzicom, którzy dowożą dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych, musimy w drodze uchwały określić średnią cenę paliwa dla danego, powiedzmy sobie, dla danej jednostki paliwa. I proszę Państwa, tak jak w ubiegłym roku, nie jest określone, jaką bierzemy i z jakiego okresu bierzemy tą średnią cenę paliwa, ale pozwoliłam sobie tą średnią cenę paliwa przygotować z ostatniego tygodnia przed złożeniem projektu uchwały. To jest od 12 lipca do 18 lipca i ta średnia cena paliwa plasuje się, tak jak tutaj jest przedstawiona, że w przypadku oleju napędowego jest to 5,40 zł za litr. W przypadku benzyny określa się tą kwotę na 5,55. Natomiast w przypadku autogazu jest to kwota 2,38. Proszę Państwa, na terenie naszej gminy są tylko dwie stacje paliw. Więc tylko i wyłącznie z tych dwóch stacji paliw mogłam po prostu zebrać tę cenę paliwa i wyciągnąć się. Dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo macie pytania. Do zadania. Zdarzało w przeciągu ubiegłego roku osób. Czyli nie ma pytań. Tak? Przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Czy to wszystko? Tak. Dziękuję bardzo. Punkt 5. Uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii
przeznaczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kieleckiego, Rada Gminy w Starczynie uchwalając następuje. Następująca droga położona na terenie gminy Starczyn zalicza się do kategorii dróg gminnych i ustala się jej przebieg. Ulica Starczyn, ulica Leśna, część działki numer ewidencyjny 282, część działki 555 przez 2 oraz działki 499 od dróg Starczyn. Długość drogi zaliczanej do kategorii dróg gminnych 658 metrów. Od drogi powiatowej ulica Spacerowa w kierunku zachodnim w ciągu działki numer ewidencyjny 555 przez 2, a potem w kierunku zachodnim wzdłuż działki 499. Już drogę wyprzedzamy, tak? Tak. Przedstawiono na załącznik. Droga wymieniona w projekcie uchwały, której przebieg wskazano na załączniku graficznym, stanowi drogę mającą znaczenie lokalne, uzupełnia sieć dróg służących miejscowym potrzebom i nie jest zaliczona do innej kategorii dróg publicznych. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach pismem z dnia 30 czerwca 2021 pozytywnie zaopiniował zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych, mając na uwadze rozwój urbanistyczny gminy Starczyn, a tym samym zwiększenie wymagań i oczekiwań użytkowników dróg. Przystąpiono do sporządzenia niniejszej uchwały. Dzień dobry, przepraszam bardzo. Będziemy chcieli przeprowadzić remont tej drogi, dlatego zaliczamy. Czy są jakieś pytania? W takim razie przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Dzień dobry.
7 za, jest 3. Zmiany uchwały nr 30 przez 262 przez 2021 Rady Ministrów czynnie z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie połączenia samorządowego Centrum Kultury i Sportu oraz Straczynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Straczynie. Szanowni Państwo, tutaj pod obrady wstawiliśmy taką małą zmianę w statucie. Ona ma na celu usprawnienie posługiwania się skróconą nazwą Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa, gdyż w ostatnim właśnie statucie no nie mieliśmy tego zawarte. Ponadto reszta to aktualizacja przedmiotu działalności ośrodka. Plus jeszcze dodatkowo kino, które od listopada będziemy chcieli, żeby działało też w ramach statutu tutaj zaktualizować. Jeżeli mają jakieś Państwo pytania, to bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa ma pytania? A więc kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Tak. Okres pierwszy w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2021 rok. Dzień dobry Państwu, proszę nas o uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021. Obejmuje zwiększenie planowanych dochodów i planowanych wydatków o kwotę 284 102 zł 50 groszy. I w uchwale treści uchwały dokonuje się również zmiany poszczególnych załączników, czyli aktualizacji załączników do uchwały budżetowej związanych ze zmianami wydatki. I w załączniku nr 1 mają Państwo przedstawione, tak jak proszę, zmiany dotyczące planowanych dochodów. W dziale 756 mamy zwiększenie dochodów 12 tysięcy złotych, odsetek i spółek dochodowego głosu prawnych. W dziale natomiast 758 różne rozliczenia. W pierwszym rozdziale 758.01 mamy zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 74 182 zł. Ta kwota jest, proszę Państwa, otrzymana przez gminę z rezerwy subwencji oświatowej na działalność placówek oświatowych, między innymi również na doposażenie pracowni w szkole podstawowej. Co roku taki wniosek na jedną szkołę można składać i w tym roku też był złożony. Otrzymaliśmy również środki właśnie te 74 tysiące. Natomiast rozdział 758.14 to różne rozliczenia finansowe, zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 77 920 zł i 50 groszy. Są to środki, które wprowadzamy do budżetu w związku z niewykorzystaniem środków, które były zabezpieczone na wydatki niewygasające z upływem roku 2020. Na koniec grudnia, na sesji grudniowej była podjęta uchwała o wydatkach niewygasających, które miały być zrealizowane do końca czerwca. Większość tych wydatków do końca czerwca. Tych zadań było 7 w tej uchwale. 4 zostały zrealizowane, natomiast 3 nie zostały zrealizowane i z tych niezrealizowanych, to znaczy wykonawca nie wykonał do 30 czerwca tych zadań. Wykonawcy są potrzebni, a dotyczy to m.in. opracowania dokumentacji projektowej
na zadanie pod nazwą budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 448 miejscowości Strawczyny od ulicy Granicznej Barytowej do Barytowej. Druga dokumentacja, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia drogi w miejscowości Oblębu ulica Kalinowa. I trzecie zadanie, niewielkie, ale wykonane również, które zostało do 30 czerwca wykonane przez wykonawcę, to dokumentacja na budowę drogi gminnej miejscowości Promnik na działce nr 611 przez 4 i 612 przez 4. Jeżeli te wydatki są niewykonane, to środki, które były zabezpieczone na rachunku bankowym, wracają z powrotem do budżetu i po stronie wydatkowej znowu będziemy mieć się będę omawiać zmiany planowanych wydatków, będziemy mieć potem jeden. Więc te 77 tysięcy, które tutaj Państwo mają, to są właśnie te środki z tych wydatków niewygasających. W dziale 801 oświata i wychowanie. Ogólnie zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 5000 zł. Te 5000 zł jest to nagroda, która spłynęła do szkoły podstawowej w Niedźwiedziu za górę grosza i szkoła przeznacza na zakup materiałów te 5000 zł. Natomiast pozostałe paragrafy, które tutaj Państwo widzą, paragraf 205 końcówka 7, 205 z dziewiątką i 625 końcówka 7, 633 z dziewiątką. Jest tutaj zmiana klasyfikacji budżetowej. Dotyczy zadania przy rozbudowie infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem przy szkole podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, doposażenie tych placówek. Dochody, które będą właśnie na doposażenie w ramach tego zadania będą z wydatków bieżących, a nie z wydatków majątkowych. I również dochody musimy zmienić, czyli dochody majątkowe zmniejszamy, zwiększamy dochody bieżące. Tutaj, no, tak jak Państwo widzą, nie ma to wpływu, zmiana klasyfikacji budżetowej. Kolejny dział 851, ochrona zdrowia, zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 10 tysięcy złotych. Środki, które już wpłynęły w zasadzie do budżetu gminy, są to środki na promocję szczepień. Wojewoda zlecił zadanie gminom, tak jak Państwo zresztą myślę, że słyszą w mediach, na promocję szczepień i to są środki, które będą na ten cel przeznaczone. Kolejny dział 852, pomoc społeczna. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 100 tysięcy złotych w rozdziale 850-95. Te 100 tysięcy złotych są to środki, które gmina otrzymała w związku z projektem, który został napisany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki to są środki z PFRON-u na taki projekt, który ma obejmować zajęcia dla osób niepełnosprawnych, które no, zostały poszkodowane w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Była taka możliwość. Ten wniosek został napisany i w miesiącu lipcu została przyznana właśnie, został zatwierdzony i już jest umowa podpisana. No to są takie zajęcia rehabilitacyjne, neurologo medyczne, zabawy lekowedyczne, poradnictwo psychologiczne, tego typu zajęcia dla tych osób niepełnosprawnych w ramach realizacji tego projektu i GOPS tym projektem będzie się zajmował. Warto też wspomnieć Państwa, że nasza gmina pozyskała maksymalną kwotę, jaką można było pozyskać w ramach tego naboru. 100 tysięcy złotych bez wkładu własnego. Tak, tutaj nie ma wkładu własnego, 100 tysięcy jest po stronie dochodów i 100 tysięcy po stronie wydatków. I następny, ostatni już dział 855 rodzina, zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 5 tysięcy złotych z tytułu dochodów, które gmina uzyskuje od części środków, które komornik uzyskuje od osób, które spłacają właśnie najwyższe pobrane świadczenia. W załączniku nr 2 plan wydatków, natomiast
zmiany dotyczą działu 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 010-10 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. W pierwszym paragrafie, paragraf 60-50, zmniejszamy wydatki inwestycyjne 20 381 zł. Są to środki zmniejszone przy zadaniu w budowie kanalizacji, w kolejnej części kanalizacji w miejscowości Korczyn. Tam są już wszystkie umowy podpisane łącznie z inspektorem nadzoru i z przyłączami, więc z tej kwoty zostaje 20 tysięcy, więc zmniejszamy. Zwiększamy natomiast paragraf 621.0 o kwotę 5 tysięcy zł z przeznaczeniem na dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na wykonanie krótkiego odcinka wodociągu kanalizacji czy kanalizacji czyli wodkan w miejscowości Oglęgory, tam przy parkingu. Zakład Komunalny będzie wykonywał ten odcinek wodkanu w tej miejscowości. W dziale natomiast 600 transport i łączność, rozdział 613, paragraf 60-50, zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 70 048 zł 50 groszy. Są to środki właśnie, które nie zostały wykorzystane w ramach wydatków niewygasających, to o czym mówiłam jeszcze po stronie dochodów, jak przy załączniku numer 1. Te środki z powrotem wprowadzone do budżetu. No, dokumentacja z opóźnieniem, ale prawdopodobnie ma być wykonana, więc ta kwota z umowy te 70 tysięcy wprowadzona z powrotem do załącznika wydatkowego. W rozdziale 616 również jest ta sama sytuacja, paragraf bieżący 4300, zakup usług pozostałych i paragraf 6050. Te kwoty 5904 zł i 1968 zł również to są te dokumentacje, które nie zostały zapłacone do 30 czerwca z wydatków niewygasających uchwalonych na koniec grudnia 2020 roku. Rozdział 695, pozostała działalność, zmniejszamy tutaj wydatki bieżące o kwotę 5425 zł i 30 groszy. I jak Państwo widzą, przeznaczamy je na kolejny rozdział 750 administracja publiczna, to jest ta sama kwota, a związana jest ona z zabezpieczeniem udziału własnego przy porozumieniu, które zostało podpisane w zakresie KOF-u na opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Kielc i Kielerskiego obszaru funkcjonalnego. Również na sesji Rady Gminy w którym miesiącu taki projekt tego porozumienia Państwo mieli, środki były zabezpieczone, tylko też teraz po porozumieniach z miastem Kielce te środki powinny być właśnie w paragrafie 231.9, a większość gmin, każda gmina robi tą aktualizację, miała zabezpieczone w paragrafie 4.300, więc tutaj jest tylko też również zmiana klasyfikacji tej przychody. Dział następny 754, rozdział 754.12, ochotnicze straże pożarne. Głównie tutaj mamy zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w paragrafie 62.30 jako dotacja celowa, kwota 41 400 zł. Z przeznaczeniem na dofinansowanie jeszcze do zakupu samochodu dla straży, dla ochotniczej straży pożarnej w Strawczynie, w związku z tym, że odbył się przetarg. Najtańsza oferta, najkorzystniejsza oferta z tego przetargu jest wyższa od środków, które są zabezpieczone, o kwotę 41 400 zł. W budżecie gminy Strawczyn na tą chwilę ta dotacja jest zabezpieczona w wysokości 400 tysięcy złotych. Natomiast jeszcze ochotnicza straż pożarna w Strawczynie na to zadanie pozyskała z środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 110 tysięcy i jeszcze 285 tysięcy z prawego systemu ratownictwa. Tak jak powiedziałem,
ratowniczo-gaśniczego, tak jak powiedziałam, te 285 tysięcy. I żeby można było zrealizować to zadanie, zwiększono te 41 tysięcy 400 zł dotacji celowej dla OSP Strawcza. Dział 801 oświata i wychowanie, zwiększenie planowanych wydatków łącznie 79 182 zł. Te środki pochodzą, te 79 pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej, którą gmina otrzymała, i 5 tysięcy, które wpłynęły do szkoły podstawowej w Niedźwiedziu z tej nagrody Góra Grosza. I przeniesienia wydatków na wyposażenie placówek oświatowych, bo tutaj nie ma to wpływu również na budżet, tylko zmiana klasyfikacji budżetowej. Dział 851 ochrona zdrowia, 10 tysięcy złotych, wydatki przeznaczone na promocję szczepień. Dział 852, rozdział 852-95, wydatki zwiększone o 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację projektu dla osób niepełnosprawnych, które będzie realizował GOPS. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. W tym dziale mamy zmniejszenie o 1298 zł i to zmniejszenie dotyczy już rozliczenia dotacji celowej, która była przeznaczona dla SCK IS-u jeszcze na zakup agregatu. Już jest rozliczona, zostało 1298 zł. Natomiast pozostałe przeniesienia, bo jeszcze mamy rozdział 921-16 biblioteki. Tutaj zmniejszamy dotację o 43 841 zł. I taką samą kwotę zwiększamy dotację w dziale 921-09 Domy i Ośrodki Kultury. A jest to związane, tak jak myślę, że Państwo się domyślają, że już od 30 czerwca gmina, instytucja kultury, gmina, biblioteka publiczna już nie funkcjonuje, natomiast środki, które były przeznaczone na gminnej biblioteki publicznej, zostają przesunięte do tej nowej instytucji, która działa od 1 lipca, gminnego samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa. To sprawa oczywista, że te środki będą zabezpieczone dla biblioteki do końca roku, więc tą część, która biblioteka nie wykorzystała, przekazujemy, zwiększamy pulę dotacji tej instytucji, no bo teraz biblioteka jest już w jednym połączona. Więc jest tutaj przesunięcie również środków między rozdziałami i zmiana klasyfikacji. I to są wszystkie zmiany, które dotyczą zmian budżetu gminy na najbliższą sesję. Jakie są pytania? Przyjąłem do załącznika numer 8, bo w załączniku numer 8 jeszcze jest rozbicie na 3 podmioty, a potem już będzie jeden. Nie, jest rozbicie na 3 podmioty i na tą chwilę zostaną 3 podmioty, bo do 30 czerwca funkcjonowało samorządowe, to jest nowa instytucja kultury. To nie jest na zasadzie, bo oni mają nowy NIP, nowy region. Więc to jest nowa instytucja kultury, nowa jednostka organizacyjna. Dwie jednostki organizacyjne funkcjonowały do 30 czerwca. Gmina Biblioteka Publiczna i Samorządowe Centrum Kultury i Sportu. Natomiast 1 czerwca tam w tych dwóch jednostek organizacyjnych instytucji kultury jest tylko jedna. Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa. Ale w przyszłym roku już będzie właśnie jedna. W przyszłym roku tak, już będzie tylko jedna. Zamiast tych trzech będzie jedna. Mieliśmy dwie, teraz przez pół roku będziemy mieć w załącznikach trzy, bo jednak no, to funkcjonowało do 30. No lepiej by było to zakończyć na przykład 31 grudnia, bo to wtedy to troszkę inaczej by się podało. Ale jest tak jak jest. I przez ten czas, no właśnie, bo jakby nie było, ta jednostka funkcjonowała do 30 czerwca, no więc ona środki pobierała, ona się musi rozliczyć sprawozdaniami końcowymi, sprawozdaniami ogólnymi, finansami i tak dalej, a nowa jednostka, która powstała, zaczyna od 1 lipca tak funkcjonowanie. Tylko, że to wszystko właśnie, tak jak w uchwale było, że wszystkie
wierzytelności zobowiązania tych dwóch jednostek przyjmuje na żona. Więc no tak jak mówię, jeżeli chodzi o należności zobowiązania, wszystko przyszło z nową. Ja mogę w wyjaśnieniach w prognozie, tak? W wyjaśnieniach mamy, to chyba do tego również przyszliśmy, ale jest takie zdanie na stronie 16. Dokonano jednocześnie zmniejszenia dochodów bieżących przyznawanych z budżetu państwa na realizację mundurowego do dowództwa. To jest do 300 zł? To jest tak, to jest 300 zł. W związku ze zmianą realizatora, czyli teraz nie było tylko u zdrowotnych. Ale to była też informacja. No i w naszej gazetce, na stronie też Wisno, czy na gminy. Ta decyzja przychodzi na decyzja przychodzi od wojewody o zmniejszeniu i takie decyzje wprowadza w ogóle zarządzenie. Już no bo musieli wiemy co chwilę powierzchni co tydzień zmienia ten sesję. A to jest zadanie zlecone, więc my nie mamy na to wpływu. A my realizujemy to. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Podpunkt 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany wielokrotności finansowej administracji na lata 2021-2031. Projekt podjęcia uchwały związany ze zmianami dokonanymi w budżecie. Tak jak Państwo wiedzą, te wszystkie zmiany, które przedstawiłam przed chwilą, dotyczące roku 2021 są ujęte w zmianach wieloletniej prognozy finansowej również w roku 2021. W objaśnieniach tam szczegółowo jest również to jeszcze opisane, wyjaśnione. Więc w tym zakresie myślę, że nie ma potrzeby jeszcze raz powtarzania tego samego, jeżeli chodzi o rok 2021. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe lata i załączniki w wieloletniej prognozie finansowej, to w kazie przedsięwzięć do WPF-u w załączniku numer 2 zostało opisane nowe zadanie, które do tej pory nie było. Zostało opisane to nowe zadanie. Ostatnie w sumie pozycji, to jest pozycja 1.3.2.19. Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną, obiektu terytorialnej miejscowości Strawczyny z łącznymi nakładami na to zadanie w wysokości 50 tysięcy złotych, z tym, że finansowanie tego zadania jest wpisane w roku 2022. Jeżeli chodzi o zmiany właśnie w tych następnych latach, to właśnie ta zmiana i to zadanie mamy wpisane, które do tej pory nie było. Pozostały zakres kolejnych lat jest bez zmian, czyli do tej pory było uchwalone. Czy są pytania? A więc kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Punkt trzeci w sprawie zmiany uchwały nr 16 przez 139 budżetu 2019 Rady Gminy Strawczyny z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia środków rzeczowych dla wyjeżdżających. Powyższy projekt uchwały przygotowany jest w związku ze zmianą dotyczącą wydatków niewygasających, które nie zostały zrealizowane. To zadanie jest zadanie realizowane właśnie przy, jest to zadanie nie gminne, tylko inne jednostki ADST, tak jak Państwo widzą. Województwa Świętokrzyskiego. Mamy do tej pory uchwałę w sprawie udzielenia tej pomocy rzeczowej. Z tym, że zmienia się tutaj rok, bo w tej uchwale, która do tej pory jest, ta pomoc rzeczowa jest wpisane, że mamy ją udzielić w roku 2020. Było to zgodne jeszcze z tym, że była ta uchwała o wydatkach niewygasających, więc ten rok 2020 funkcjonował
funkcjonował w tej uchwale o udzieleniu pomocy rzeczowej. W związku z tym, że to zadanie nie zostało zrealizowane do tego 30 czerwca, zachodzi konieczność zmiany tejże uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej dla województwa świętokrzyskiego i zmiany w zasadzie tylko roku. I w tej treści tej uchwały zmienia się tylko rok, czyli udziela się w roku 2021 roku, przepraszam, w 2021 roku tej pomocy rzeczowej dla województwa świętokrzyskiego. Kwota zostaje ta sama nazwa, jak też tym bardziej, tylko właśnie ta data. W związku z tym, że one zostały wykonane zgodnie z uchwałą, która była podjęta o wydatkach niewygasających do 30 czerwca. Czy są pytania? A więc kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Jeszcze wstrzymał. Punkt 7 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Samorządu Terytorialnego w tej sprawie, nie? Tutaj tylko informacja, iż wygasa kadencja obecnej Rady. Zwrócono się tutaj do Rady Gminy Sprawczynie o uzupełnienie składu Rady na kolejną kadencję, która będzie obowiązywała od 16 sierpnia 2021 roku do 15 sierpnia 2024 roku, a więc 3 lata. Musimy tutaj uzupełnić o 3 osoby. Mogłyby to być każdy oprócz pracowników ośrodków zdrowia. Ewentualne kandydatury, zgłoszenie zajmiemy się tym już na sesji 29. Czy jak coś ma kogoś na myśli? Tylko jeżeli to będzie osoba, która nie uczestniczy w sesji, to potrzebna jest zgoda na piśmie, żebyśmy mieli pewność, że ta osoba zgadza się na kandydowanie. A jeżeli to będzie ktoś, kto uczestniczy w sesji i wyrazi zgodę, no to wystarczy. Powiedz tutaj. Czekamy na kandydat. Ja dziękuję. Pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały. Zakończyliśmy punkt drugi sprawy ruszy. Mieszkańcy sołectwa Strawczyn do pana wójta. Mieszkańcy sołectwa Strawczyn proszą o pozostawienie na ulicy Szkolnej ruchu jednokierunkowego. Przy ulicy jest tylko wąski chodnik, na którym z trudem mijają się osoby piesze. Obecny ruch jednokierunkowy jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego i wszyscy są do tego przyzwyczajeni. Przy tej ulicy oraz w pobliżu znajduje się wiele instytucji publicznych, takich jak Urząd Gminy, Zespół Placówek Oświatowych oraz placówki świadczące usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, bankowe, pocztowe, handlowe. Ponadto zlokalizowany jest plac zabaw i przystanek autobusowy, z których korzysta bardzo dużo mieszkańców nie tylko miejscowości Strawczyn, ale także całej społeczności lokalnej naszej gminy. Na przystanku autobusowym brak jest odpowiedniej zatoki dla zatrzymujących się busów i autobusów szkolnych, z którego korzystają pasażerowie, w tym dzieci i osoby starsze. Również przy placu zabaw nie ma miejsc parkingowych, na których rodziny korzystające z placu zabaw mogłyby zaparkować samochody. Na jednej z posesji mieszka rodzina z niepełnosprawnym dzieckiem, które porusza się na wózku inwalidzkim. Wymaga stałego transportu samochodem specjalistycznym, a na własnej posesji ze względu na usytuowanie budynku brak miejsca na zatrzymanie się pojazdu. Jednokierunkowy ruch pojazdów jest bardzo dobrym rozwiązaniem, znacznie poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zmiana organizacji ruchu może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców ulicy Szkolnej. Obecna nawierzchnia drogi kostka brukowa powoduje duży hałas i nie wpływa pozytywnie na wypoczynek mieszkańców, których domy się tam znajdują. Przywrócenie dwukierunkowego ruchu spowoduje wzmożenie hałasu. Ze względu na zwartą zabudowę w centrum Strawczyna już brakuje miejsc postojowych, a zmiana organizacji ruchu przyczyni się do pogłębienia tego problemu. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego powinno mieć na celu poprawę komunikacji i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszych. Mając powyższe argumenty na uwadze, prosimy o pozostawienie jednokierunkowego ruchu na ulicy Szkolnej Strawczyni. W załączniku znajdują się podpisy mieszkańców popierających prośbę. Korespondencję prosimy kierować na adres Sołtysa Sołectwa Strawczyn do wiadomości Rady Gminy Strawczyn. Hej, halo, ale czy macie jakieś plany, żeby to była na pokój dwukierunkowy? No już mi się 23-15 sierpnia wchodzi ruch dwukierunkowy. A dlaczego? To chodzi o odciążenie tego skrzyżowania do Strawczyn, jak będą budowane te światła, oświetlenie uliczne. No i wprowadziliśmy tą organizację dwukierunkową. Ale to czasowo powiedzmy, czy? No nie, na dzień dzisiejszy raz. Tam w tym projekcie organizacji ruchu jest, to tam oni piszą, że to jest osoby niepełnosprawne. Te rodziny, które to... Nie, ale na przykład chodzi o pocztę. W momencie, kiedy powiedzmy ja często... Pocztę ma nie być, bo poczta z tego, co się orientuje, w tamtym tygodniu zrobił do Pawła, prezes, że dostali wypowiedzenie. Do 31 chyba lipca. Ten właściciel wypowiedział mi i szukają miejsca na lokalizację. Potrzebne gdzieś mi jest z tego, co Paweł zrobił, po 70 metrów kwadratowych takiej powierzchni. No ale wtedy będzie tą potem dwukierunkową ulicę można skręcić z dwóch stron. Jadąc i w drugim, to jeszcze bardziej mi korkowało to wszystko. Jest wprowadzony 15 sierpnia, to jest 16 chyba tam ma otworzyć w szczególnym kierunku. I to jest decyzja ostateczna, tak? Tak. Nie wiem, czy jak
jakieś co do tego pisma są jeszcze pytania? A więc kolejne. Siedlerzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach. Informacja o udzieleniu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w województwie świętokrzyskim na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2023 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z zapisem artykuł 82 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uprzejmie informuję, że Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach przyznał dotację celową dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny Straczenie w wysokości 30 tysięcy złotych ze środków finansowych z budżetu państwa, w części, której dysponentem jest Wojewoda Świętokrzyski, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ambonie w kościele parafialnym. Przyznana kwota dotacji celowej wynosi 39,72% całkowitego kosztu prac ustalonego na podstawie kosztorysu ofertowego. Całkowity koszt prac objętych umową o przyznanie dotacji celowej wynosi 75 523,97 zł. Podpis Anna Żak, Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Kolejne pismo z sekretariat Kraków. Temat szkolenie learningowe pod nazwą Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki. Dzień dobry, Centrum Doradztwa Rolniczego w Dinowie, oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników urzędu gmin, członków AGW i OSP oraz kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe pod nazwą Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki. Szkolenie odbędzie się w terminie od 2 sierpnia do 20 września 2021 roku na platformie edukacyjnej Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania w procesach rozwoju lokalnego w oparciu o fundusz sołecki. Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o szkoleniu na terenie Państwa gminy. Będziemy wdzięczni za umieszczenie informacji w ogólnodostępnych miejscach, a także na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Celem poinformowania jak największej liczby chętnych. Szczegóły w załączonym piśmie. Centrum Doradztwa Rolniczego w Gminowie. Szanowni Państwo, Centrum Doradztwa Rolniczego w Gminowie, oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników urzędów gmin, członków kół gospodyń wiejskich, oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie treningowe zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki. Szkolenie składa się z 5 modułów edukacyjnych. Teoretyczne podstawy rozwoju zasobów lokalnych, zarządzanie zasobami gminy, partycypacja społeczna w procesie zarządzania i rozwoju obszarów wiejskich, zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego, fundusz sołecki i krok po kroku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Rekrutacja na szkolenie trwa od 19 lipca do 6 września 2021 roku. Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę ECDR pod adresem internetowym. Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, następnie zalogować i zapisać się na szkolenie. Instrukcja zapisów na szkolenie znajduje się również pod adresem internetowym. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia oraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcję logowania. O uczestnictwie w szkoleniu zdecyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej umożliwiającego rejestrację do systemu ECDR oraz platformy e-learningowej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z treści szkolenia jest przeglądarka internetowa. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają na wskazany w ogłoszeniu, adres mail link z dostępem do szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego. Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o szkoleniu na terenie Państwa gminy. Będziemy wdzięczni za umieszczenie informacji w ogólnodostępnych miejscach, a także na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych celem poinformowania jak największej liczby chętnych. Z poważaniem, Jolanta Bryn. Centrum Doradztwa Rolniczego w Gminowie. Harmonogram zajęć. Tutaj jest informacja odnośnie terminarzu. 19 lipca 2021 roku początek rekrutacji. 6 września zakończenie rekrutacji. 2 sierpnia udostępnienie modułu 1 na platformie e-learningowej. 9 sierpnia udostępnienie modułu 2 na platformie e-learningowej. 16 sierpnia udostępnienie modułu 3 na platformie e-learningowej. 23 sierpnia udostępnienie modułu 4 na platformie e-learningowej. 30 sierpnia udostępnienie modułu 5 na platformie e-learningowej. I tutaj okres między 2 sierpnia a 20 września. Udział w szkoleniu online. Zapoznanie się z treścią modułów. 30 sierpnia, 20 września. Możliwość przystępowania do testu zaliczeniowego. Moduł szkolenia. Punkt pierwszy. Teoretyczne podstawy rozwoju zasobów lokalnych. 3 godziny. Punkt drugi. Zarządzanie zasobami gminy. 2 godziny. Partycypacja społeczna w procesie zarządzania i rozwoju obszarów wiejskich. 3 godziny. Zasady formalno-prawne funkcjonowania Funduszu Sołeckiego. 3 godziny. Fundusz Sołecki krok po kroku. 2 godziny. Test zaliczeniowy. 1 godzina. Razem całe szkolenie. 14 godzin. To wszystko, jeśli chodzi o sprawy gminne. Czy są jeszcze jakieś pytania? A więc dziękuję. Na tym zakończymy dzisiejszy dzień.